Dzisiaj jako Polska będziemy nadal podbijali całą Europę, a może i świat. Zobaczymy, jak to będzie szło. Ostatnio udało nam się zdobyć nawet Finlandię, a dzisiejszym głównym przeciwnikiem będzie Rosja. Zobaczymy, czy Polska poradzi sobie z Rosją. Także witajcie w drugim odcinku z tej gry, do której link macie oczywiście w opisie. Nawet nie pamiętam jej nazwy. Dictators, No Peace, Country, Ball, Poland, Ball. Coś takiego, nieważne. To nie jest ważne, jak ta gra się nazywa. Ważne jest to, że jeszcze nie zostawiliście lajka pod tym filmem, a fajnie by było, gdybyście zostawili. No i oczywiście subskrybujcie kanał, to wtedy nie przegapicie żadnych filmów. I jestem na etapie czekania, po prostu czekania na to, aż mój przeciwnik wykona jakiś ruch, bo nie mam żadnych wiadomości. Mam 4000 złota i muszę powoli rozwijać swoją armię po raz kolejny. Także weźmy sobie, rozwijmy. Mamy 39 siły, także jak widzicie, nie jesteśmy już pierwszym lepszym państwem bez armii. Nie. Nic z tych rzeczy. Mamy wszędzie po 31 siły i zastanawiałem się, co powinienem jako kolejne zaatakować. I tutaj ktoś mi powiedział, że mogę używać bomby atomowej co jakiś czas i ta bomba atomowa będzie jakby, wiecie, zadaje 150 obrażeń siły, więc możemy puścić teoretycznie nuka na Rosję albo na inny kraj, jeżeli będę miał taką potrzebę, ale musimy zacząć przejmować też południe i pomyślałem, żeby na początku przejąć sobie właśnie Czechy, Słowację, może Austrię, może Ukrainę też. Czekajcie, ile oni mieli siły? Tutaj mają tak, 20 siły rosyjskich, tutaj mamy 30, 46 aż Navy i 40 Air Force'a. Dla porównania moja siła to jest aktualnie 32 tutaj. Tutaj mamy 31, więc trzeba by było troszkę jeszcze zainwestować w to. Dobra, weźmy tak i mamy już 39. No to co, czeka mnie zdobywanie kasy i mam nadzieję, że nikt nie odbije mi tutaj tych terenów, bo też specjalnie trzymałem tą kasę, żeby, wiecie, nie okazało się, że Rosja albo Niemcy, bo ostatnio Niemcy mi sięgnęli chyba po Białoruś albo po Litwę. Przepraszam, tu jest Litwa, tu jest Łotwa. No, więc zbieramy kaskę i za chwilę szykujemy się do pierwszego podboju. Przeprowadziłem bardzo szybkie obliczenia i jestem gotowy, żeby zaatakować, także zobaczmy, czy na pewno się to uda, ale płyniemy, okej. Okay. Płyniemy tędy, czekaj, tędy. No, troszeczkę musieli na mnie poczekać. I uwaga, niech rozpocznie się walka. Tutaj oczywiście wzmocniłem te nasze siły, które mają nam pomóc. I zaraz będziemy mieli pewność, że udało się podbić ten teren, bo jeżeli będę musiał po raz kolejny zbierać tą armię, to naprawdę bardzo długo to trwa. I nie powiedziałem o bardzo ważnej rzeczy, że nie będę, okej, okay, udało się to zrobić, super, mamy w końcu tego nuka, także puścimy od razu tą bombę. Click to get cold. Wiecie co? Jeszcze nie. Za chwilę to zrobimy, ale tą rozgrywkę będę prowadził bez... O, ktoś mnie zaatakuje zaraz. Tak, Białoruś i potrzebujemy Local Army tu 20. Już to robimy. Local Army 20. Mamy już 18 golda na sekundę, więc to jest troszeczkę zwiększone. Przejęliśmy tą Ukrainę i nie będę grał bez handlu. Po prostu chcę zobaczyć, ile mi zajmie przejście tej gry bez handlu, bez właśnie pomocy tego, bo z tego jest mnóstwo kasy. Chcę grać do tej pory tak jak grałem, jasne, jest to bardzo długie, ale jednocześnie, wiecie, mogę sobie wszystko ładnie zaplanować, mogę też się obronić, a później jak mi się to uda, to zrobimy jakiś kompletnie inny scenariusz i na przykład będziemy atakowali tylko lewą stronę. I tutaj mamy Local Army, Upgrade your Local Air Force, dobra, czyli trzeba tu 20, chwila, co? Aha, tutaj, czyli, oj, nie to, dajcie mi raz, dobra, powinno się teraz udać się obronić. Także co, mam wszystko przygotowane, zbieramy znowu armię i powoli będziemy szykowali się na Rosję. Ale na początku będę musiał bombę atomową na nich zrzucić, żeby, wiecie, troszeczkę ich osłabić. A właśnie, zapomniałem o tym, że mogę w końcu odkryć kolejne trzy państwa i zobaczyć, jaką oni mają siłę. Mołdawia, co wy tutaj robicie? Oj, chyba będzie malutka zmiana planów i oni, z tego co widzę, tak, są pod panowaniem Rosji, więc raczej tym, co mam tutaj, o, jest atak, dobra, nie powinno nic złego się stać, tak, great work, dobra, udało się odeprzeć, zarąbiście, za chwilę tutaj będzie ten drugi atak, ale w międzyczasie możemy szybko to podbić. Czy w sumie na co mam czekać? Wezmę sobie, wzmocnię jeszcze bardziej tą armię. Cyk, cyk. Zawsze to, wiecie, troszeczkę większy przyłód golda i później będzie to wszystko szło o wiele łatwiej. A później... Może powinienem najpierw lewą część mapy przejąć i dopiero później się z Rosją zmierzyć?
No to jest ten problem, bo ja potrzebuję ekonomii. Potrzebuję jak najwięcej złota. Tutaj nic się nie wydarzyło. Weźmy, o! No to za dużo mi, jeden gold na sekundę mi dało podbicie Mołdawii, więc niezbyt dużo. Sprawdźmy, jak to tutaj wygląda. Oni mają 40 siły i 50 Air Force'a. I 4, a nie, 40, 46, 50. No nie jest teoretycznie, wiecie, to nie jest Your Local Military was victorious. Super, udało się to wygrać. Wydaje mi się, że możemy zmienić plany i spróbować tutaj podbić. Moje wojsko jest gotowe, ale zdałem sobie sprawę, że mogę odkryć kolejne państwo i zobaczyć, co oni skrywają. Jest to oczywiście Norwegia, Estonia, 3-2, ty, potrzebuję dużo golda na Estonii. Tutaj mamy 27, to sobie zupgrade'ujemy, 3-2, czyli potrzebuję 2000 jeszcze golda, żeby obronić to. Tutaj czeka mnie kolejny atak na Białoruś, nie wiem, z jakiegoś powodu bardzo, bardzo chcą odzyskać tą Białoruś. No, trzeba będzie poczekać, ale w tym czasie możemy zaatakować, może uda się szybciej tego golda ogarnąć. Albo to, czekajcie, muszę coś sprawdzić. Jaka monitory mają siłę? Mają siły 40, a my mamy siły 52. Dobra, to nawet bez żadnej pomocy się uda to zaatakować. I czekajcie, ile potrzebuję tutaj? 3000 golda? 4000? 2000? No to nie, jeszcze się upewnię. Białoruś. Białoruś to jest to. 3, local army, local navy. Local army jest to. Spoko, dobra. Powinno się udać, sprawdźmy, jak tutaj wygląda sytuacja bardziej na południu. Czy udało się? Nie, no musi się udać. Ja to wszystko, wiecie, wszystko jest zaplanowane do ostatniego żołnierza, że tak powiem. My teraz sobie wracamy i tutaj robimy kolejne fabryki, żeby jeszcze więcej kaski mieć. Zobaczmy, ile w ogóle teraz kasy produkuje. 22 golda na sekundę. Więc to idzie teraz naprawdę szybko. Bardzo szybko można uzupełniać straty. No i przez to można cały czas atakować. Wiadomo, no moim przeciwnikiem na dzisiaj jest Rosja, ale myślę, czy by nie podejść Rosji w ten sposób, że zdobyć sobie te tereny, które są tutaj, w tym miejscu, wiecie, zdobyć dużo golda i dopiero wtedy powoli, powoli bić tą Rosję. I bym sobie to kupił też. 7000 i tak dalej. Czyli moim ostatecznym przeciwnikiem jest Rosja, ale no musimy się skupić na innych rzeczach, jak na przykład na obronie tego naszego terytorium. Mam nadzieję, że uda mi się zbierać tą kasę, bo no jest coraz mniej czasu, a lada moment mnie zaatakują. Szybko, szybko, szybko. Local... Czekajcie, Strange 20. Czemu tu są jedna gwiazdka? Ej, czy ja coś pomyliłem? Białoruś? Nie, to... Oj, atakujemy, dobra, trzeba będzie to przejąć. Widzicie, za późno to zrobiłem. Za późno to zrobiłem. Czekaj, co? Co się stało? Ten teren jest mój? Cały czas jest mój i oni nic nie zrobili? Chyba, że ja miałem ulepszoną armię i się troszkę przestraszyłem niepotrzebnie. Tak, chyba tak to wyszło. Dobra, nieważne. Ważne, że zajęliśmy kolejny kraj. I teraz zobaczmy, jak wygląda w ogóle Szwecja, bo dobrze by było też tą północ zająć, żebyśmy mieli, wiecie, te takie bezpieczne przystanki, w których nikt nie może nas zaatakować, chociaż patrząc na... Jak ta gra działa, no to z każdej strony chyba mogę zostać zaatakowany. Sprawdźmy tą Szwecję. 61 siły, 60 i 60, dużo. Tutaj mamy Norwegię, 60, 60, 60, czyli no te dwa kraje na razie odpadają. To możemy sobie odkryć. I ten teren też możemy sobie odkryć. Bułgaria. Co ma Bułgaria ciekawego do zaoferowania? 17, 32 i 0. Czyli musimy się skupić na... jak największej liczbie okrętów, 41, super, a jeżeli chodzi o Colonial Military, 17, i tutaj mamy 17, dobra, czyli trzeba jeszcze troszeczkę zarobić kaski i za chwilę atakujemy. Wiecie, czego mi troszeczkę brakuje w tej grze? Możliwości zawiązywania sojuszy, bo to jest spoko, ale albo takich nieprzewidzialnych eventów, które się dzieją na świecie, typu ktoś z kimś zawiązał sojusz, bo tutaj mamy wszystko, jak widzicie, już takie, takie gotowe i bardzo statyczne. Brakuje mi tych losowych takich eventów, ale wrócimy sobie za niedługo do takiej też bardzo fajnej gierki. No i udało się zdobyć Bułgarię, jak zresztą zauważyliście. Trzeba oczywiście postawić od razu fabryki. 24, Finlandia, upgrade army 30, 27, 24, 30, 27, czyli wszystko po 30. Tutaj na Ukrainie też widzicie, że próbują je zaatakować. Miejmy nadzieję, że im się to nie uda. Great work, super. Raz, dwa, trzy. Oj, ho, ho, ho. Dobra, będzie problem na Finlandii,
żeby zebrać kaskę, bo wszystko chcę ulepszyć na 30. A jednak się udało obronić, także mamy wszystko na 30 i w międzyczasie zdobyłem tutaj Macedonię. Bo w sumie czemu nie mieli jakiejś super armii. Albania dokładnie tak samo będzie wyglądała, tylko zobaczymy, czy mamy, czy mogę coś tutaj kupić. 19, jeszcze się upewnimy. 5 siły, wy macie 5 siły. Dobra, to raczej to też powinna być formalność. No ale jak widzicie, dzisiaj mamy ogromną ilość terenu do podbicia, ale cały czas czyha na nas Rosja. Cały czas po prostu ona tutaj jest. Okej, fajnie, że udało się to zdobyć. I cały czas czeka ta mowa, ale pomyślałem, że jasne, to jest cały czas nasz konflikt Polska kontra Rosja, ale zrzucimy tą bombę atomową i przygotuję your local army foreign attack, it was sent home. Dobra, czyli na Finlandii się obroniliśmy, tak jak zakładałem, ale dopiero w przyszłym odcinku ją zaatakujemy. A na razie się skupiam na jak największym zwiększeniu po prostu tutaj przychodów z różnych krajów. 32-34, też z Serbią nie powinno być żadnego problemu. Czekajcie, muszę się upewnić, czy samoloty 32... A tutaj żołnierzy potrzebujemy na siły 34, więc jak widzicie, lada moment też będzie gotowa armia. Troszkę mnie poniosło i te wszystkie tereny zostały już podbite. Została mi tylko Słowacja, gdzie potrzebuję ponad 70 siły, więc grindowałem kaskę i ostatnie jednostki właśnie teraz kupujemy i możemy przejść do ataku i ten teren będzie cały zajęty. I to było właśnie moje przygotowanie do wojny z Rosją, która będzie już w kolejnym odcinku. Więc subskrybujcie, żeby właśnie nie przegapić tego i zobaczyć, czy na pewno uda mi się to podbić, bo może być tak, że wiecie, oni mają naprawdę mocną armię, trzeba będzie wielu potyczek, żeby to wygrać i cały czas będę próbował ich coś tam podszczypywać, albo coś takiego. Dobra, i czy to jest koniec? Czy to jest koniec tego, na co my tutaj od początku czekaliśmy? Czy to jest koniec przygotowań? Chociaż tam Grecja jest jeszcze. No, Grecję też można by było machnąć przy okazji. Dobra, weźmy. Ile golda? 3 golda na sekundę. Zawsze coś. Mamy aktualnie 35 golda, więc tak wygląda aktualnie teren. Niedługo pojawi się kolejny odcinek, więc zobaczymy, czy uda się zaatakować, czy raczej to my będziemy teraz atakowani, bo naprawdę liczba ataków, które tutaj są na tym terenie, co chwilę, wiecie, co chwilę trzeba bronić armię. Ja jak mam kasę, to gdzieś tam kupuję po prostu cokolwiek, żeby ta armia była już gotowa do jakiegokolwiek ataku. I tak chyba jest po prostu najlepiej, żeby nie zbierać kasy na ostatnią chwilę, tylko jak masz chwilę przerwy, to po prostu inwestujesz tą kasę w tą armię.